Pani Barbaro, miłego dnia życzę. Pozdrawiam z Bogiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nałęczowa, Puław i Lublina na spotkanie ze Studenckim Teatrem Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. W dniu 3 marca, to jest sobotę, studenci przedstawią spektakl Marcowy Kawaler w Nałęczowie o godzinie 14 w Domu Kultury oraz w Puławach o godzinie 18.30 w sali teatralnej przy parafii Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 4 marca zapraszamy mieszkańców Lublina do Filharmonii Lubelskiej, gdzie Teatr Dobry Wieczór wystawi sztukę Konfederaci o godzinie 12. Pozdrawiamy rodzinę Radia Maryja z nadzieją na radosne spotkanie. Poseł Gabriela Masłowska oraz poseł Elżbieta Kruk. Zapraszamy Państwa. Filharmonia Lubelska 4 marca, więc miejsc jest wiele. Tym bardziej znajdzie się także miejsce dla każdego z Państwa, mam nadzieję. Ale nie wiem, ile też Filharmonia liczy sobie tych miejsc. Warto sprawdzić i 4 marca przybyć na 12. O 12 rozpocznie się spektakl Konfederaci Barscy Adama Mickiewicza w Lublinie. Za 17 minut 12, już wkrótce medytacja, ale czekają nas także festiwale. Festiwal dzieci, młodzieży i seniorów. Także z 1%, który Państwo przekazują na Fundację Nasza Przyszłość. Posłuchajmy. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, apostolska rodzina Radia Maryja. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości przy sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II organizujemy dwa festiwale. O pierwszym, który będzie 2 czerwca w sobotę, czyli w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, festiwalu dziecięco-młodzieżowym, od jakiegoś czasu informujemy. Uwaga, dzieci i młodzież! Z młodej piersi się wyrwało, w wielkim bólu i rozterce. Tak jak w poprzednich latach, organizujemy również i w tym roku festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej. W roku szczególnego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości chcemy, by miał on charakter religijno-patriotyczny. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapraszamy zespoły folklorystyczne, schole, chóry i zespoły muzyczne. Aby wziąć udział w festiwalu, prześlijcie płytę demo z prezentacją Waszej twórczości z kilkoma wykonywanymi przez Was utworami na adres Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Płyta powinna zawierać wykonywane przez Was utwory o tematyce patriotycznej i religijnej. Do płyty dołączcie wypełnioną kartę zgłoszenia, którą znajdziecie na portalu radiomaryja.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybierze po 5 zespołów z każdej kategorii wiekowej. Wezmą one udział w koncercie finałowym, który planujemy zorganizować w sobotę 2 czerwca w Toruniu. Dla laureatów przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdziecie na stronach internetowych radiomaria.pl oraz fnp.pl. Termin zgłoszeń mija 30 marca 2018 roku. Zgłoszenia przysyłajcie na adres Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek, koniecznie z dopiskiem Festiwal.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowie ojciec Grzegorz Woś. Prosimy pisać na adres poczty elektronicznej o.grzegorz.woś@radiomaria.pl. Festiwal ten jest organizowany ze środków, które otrzymamy z 1%, a wszystko po to, ażeby wychowywać jak najlepiej dzieci i młodzież w duchu katolickim i polskim. Oczywiście będą nagrody, będzie możliwość zapłacenia dzieciom i młodzieży podróży. Patrzcie Państwo na portal Radia Maryja. Ale jeszcze jedno, proszę Państwa. Oczywiście drugi festiwal, który będzie wcześniej od młodzieżowego, dziecięco-młodzieżowego. Drugi festiwal seniorów, także przy naszym sanktuarium. Festiwal 19 maja bieżącego roku, też sobota. Każdy zespół ma wykonać dwa utwory o tematyce maryjnej i o naszej ojczyźnie, patriotyczny. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, tematyka festiwalu jest związana z obchodami stulecia niepodległości Polski. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie liczące powyżej 10 osób, kluby seniorów, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów, chóry i zespoły parafialne. Zgłoszenia z tekstami utworów, maksymalnie dwie zwrotki, nagrania, demo oraz krótką informację o zespole należy kierować na adres sanktuarium z dopiskiem festiwal. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca, sobota bieżącego roku. Adres sanktuarium to ulica Starotoruńska 3, 87100 Toruń lub e-mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jury wybierze spośród zgłoszonych zespołów 20 najlepszych, które zostaną zaproszone na koncert finałowy do Torunia na 19 maja 2018 roku. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem Sanktuarium 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Przypominam jeszcze raz, dwa festiwale seniorów 19 maja i 2 czerwca dziecięco-młodzieżowy. Śpiew, tańce, dziaduba, gdzie idzie dziaduba, wszystko, co niesie kulturę polską i kulturę katolicką. Chciałaby żyć. Nie ma.